Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem za kierownicy jednego z najważniejszych samochodów na rynku, czyli Daci Sandero. Czemu najważniejszych? Ponieważ jest to model producenta, który wszystkim tym osobom, które może myślały do tej pory, że nie da się już kupić dobrego samochodu za rozsądne pieniądze, mówi: podtrzymajcie mi piwo. Także jeśli jesteście ciekawi dlaczego, zapraszam na test. I zaraz zaczynamy, ale standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której szukając używanego samochodu, na przykład poprzedniego Sandero, w bardzo prosty sposób możecie sprawdzić historię takiego samochodu. Wystarczy wejść na stronę carvertical.com, ściągnąć raport i od razu, jak na tacy, macie takie informacje jak to, czy dany samochód nie był na przykład skradziony, czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu, albo czy nie jest powypadkowy. Te i wiele innych informacji, jak na przykład zdjęcia z takich wypadków, możecie zdobyć bez wychodzenia z domu w bardzo prosty sposób, a teraz możecie zrobić to 10% taniej, bo taką właśnie zniżkę Car Vertical przygotował dla moich widzów. Wystarczy kliknąć w link, który macie pod filmem. Reszta dzieje się sama, także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dajcie się oszukać podczas zakupu używanego samochodu. Zróbcie wszystko, aby Wasz wybór był jak najlepszy, a my przechodzimy do testu. Ja swoje filmy przeważnie zaczynam od technikaliów, czyli krótkiego przedstawienia, co mamy pod maską. Tak zrobimy też teraz. Przede wszystkim dlatego, bo na szczęście w Sandero nie mamy takiej sytuacji jak z Loganem. Nie wiem, czy widzieliście mój poprzedni test, jak nie, to sobie zobaczcie. Ale tam możemy dostać tylko wersję z LPG. Tutaj tak na szczęście nie jest, ponieważ możemy dostać silnik o mocy 65 koni lub 90 koni mechanicznych lub 100 koni mechanicznych, tak jak mamy w tym przypadku, czyli wersję z gazem. Ja na innych na razie nie będę się skupiał, dzisiaj pogadamy sobie dokładnie o tej wersji, czyli mamy trzycylindrowy silnik turbo o pojemności 1 litra, 100 koni mechanicznych, ale na gazie, bo na benzynie mamy nadal 90 i tym wszystkim zarządzamy przy pomocy manualnej skrzyni biegów. Jeśli oglądacie moje testy, to wiecie na pewno, że ja o cenach mówię na końcu. Nie da się jednak tego zrobić w przypadku Daci Sandero, bo cena to jest coś, od czego trzeba zacząć, o czym trzeba mówić cały czas i na czym trzeba zakończyć. Ja wielokrotnie Wam mówiłem, co zresztą na pewno milion razy zauważyliście sami, że jak chcecie dzisiaj kupić dobrze wyposażone auto segmentu B, Fabie, Jazza, wszystko jedno, większość tych samochodów, jeśli sobie fajnie wyposażymy, zbliża się bardzo niebezpiecznie do 100 tysięcy złotych, albo nawet taką sumę przekracza. A nadal, mimo na przykład fajnego wyposażenia, mamy do czynienia z małymi samochodami klasy miejskiej. Sandero to nie jest oczywiście wielki samochód, tyle że jeśli chodzi o przestrzeń z przodu czy z tyłu, takie autka zdecydowanie wyprzedza. Zobaczcie sobie, ile ja mam miejsca na nogi, zobaczcie, ile mam miejsca nad głową. Tutaj naprawdę niczego nie brakuje, siedzi się bardzo wygodnie, przede wszystkim dlatego, że mamy po prostu przestrzeń. Z bagażnikiem jest ciut gorzej, nie bardzo, ale ciut, bo jego pojemność to 328 litrów. Także nie ma tutaj szału, ale nie ma też tragedii. Jeśli zamówicie sobie wersję z LPG, to 50-litrowy zbiornik znajdzie się pod podłogą bagażnika. Ale teraz po co to mówię? Skoro wiemy, że nie mamy do czynienia z jakimś mikroskopijnym autem, tylko samochodem w pełnoprawnym dla rodziny, tutaj spokojnie można sobie jeździć w kilka osób, to co powiecie na to, gdy zaznaczę, że cennik Daci Sandero rozpoczyna się dziś od 42 900 zł? Oczywiście, to jest samochód, w którym nie ma nic. Nie dość, że nie ma nic i nic naprawdę, nie ma klimatyzacji, nie ma szyb elektrycznych z tyłu i tak dalej, i tak dalej. No po prostu samochód totalnie goły. To do tego ma oczywiście manualną skrzynię, ale ma też 65 koni mechanicznych. Nie wiem, czy ktoś takie wersje w ogóle kupuje, w cenniku są, ale nie o to tutaj chodzi. Zobaczcie, co wystarczy zrobić. Załóżmy, że ten 65-konny silnik komuś wystarczy. Przeskakujecie do najwyższej wersji wyposażeniowej, jaką możecie mieć w tym silniku. Jesteście na poziomie 50 600 zł, czyli za niecałe 8 tysięcy z najniższej macie najwyższą wersję. Ale co jest jeszcze lepsze? Jak chcecie normalny 90-konny pełnoprawny silnik, że tak go nazwę, i też najwyższą wersję, przeskakujecie na 54 100, czyli z najniższego poziomu cennika na najwyższy poziom cennika 12 tysięcy złotych. Co jeszcze lepsze? Za dodatkowe 1800 zł macie LPG. Jakby zamykając temat, 55 900 zł, najwyższa wersja wyposażeniowa z manualną skrzynią, z fabryczną instalacją gazową,
Dorzucicie sobie tutaj na pewno kilka pakietów, które też mają rewelacyjne ceny, naprawdę rewelacyjne, i w 60 tysiącach zamykacie się z bardzo fajnie wyposażonym samochodem, z fabryczną instalacją gazową, z przestrzenią, która jest naprawdę bardzo w porządku. I od tego musimy wyjść. Kiedyś było tak, że w tym momencie zacząłbym narzekać. No dobra, zapłaciłem mało, ale tak, to jest beznadziejne, to jest beznadziejne, to jest beznadziejne, tu jest jakiś tragiczny materiał, tu coś skrzypi, tu coś puka, tu jest głośno, tu nie działa. Tak było kiedyś. A jak jest dzisiaj? Przyjechałem do parku prasowego, podchodzę sobie do Sandero, dostałem kartę do samochodu, podszedłem na pół metra, samochód się sam otworzył, nie zrobiłem nic, nawet nie dotknąłem klamki, mamy dostęp bezkluczykowy i ten, który ja najbardziej lubię, czyli nawet nie trzeba nic dotykać, samochód już jest otwarty. To bardziej pomaga przy zamykaniu samochodu, czyli na przykład trzymacie jakieś pudło, wychodzicie z samochodu, nie robicie nic, macie dwie ręce zajęte, a samochód i tak sam się zamknie. Wsiadam do samochodu, odpalam go sobie oczywiście przyciskiem, wsiadam, co się dzieje. Telefon łączy się z systemem multimedialnym za pomocą Android Auto, bez żadnego kabla. Robi to Dacia. Jeździłem ostatnio kilkoma samochodami wartymi 200 tysięcy, 300 tysięcy albo i więcej. Nie będę już nawet wymieniał marek, żeby ich nie zawstydzać. W żadnym z tych samochodów nie było Android Auto bezprzewodowego. Dacia jakoś nie ma z tym problemu. Co więcej, jak odpalę samochód, rozejrzę się jeszcze, nie wiem, czy lusterka są dobrze ustawione, ruszę. Zanim ja przejadę 15 metrów, ten system jest już sparowany, leci piosenka ze Spotify'a, to zajmuje, nie wiem, 15 sekund. Działa to genialnie. I wiem, że ten system potrafił się rozłączać, ale w przypadku Sandero nie zdarzyło mi się to ani razu. Nie wiem, czy to zależy od mojego telefonu. Wszystko jedno, nie rozłączył mi się ani razu. Działa genialnie. Odpada Wam wtedy oczywiście problem z jakąkolwiek mapą. Nie musicie szukać jakiejś nawigacji i tak dalej, bo jest mapa googlowska, która jest zdecydowanie najlepsza ze wszystkich. No bajka. Oprócz tego mam oczywiście wszystkie rzeczy, które są tak naprawdę najbardziej potrzebne. Mam martwe pole w lusterkach, mam klimatyzację automatyczną. Na szczęście sterowaną pokrętłami, czyli mogę sobie, jeśli chcę sobie zwiększyć nawiew, to nie muszę tego tu szukać, tylko mam po prostu pokrętło, większy nawiew, mniejszy, cieplej, zimniej, sterowanie, gdzie ma wiać, dmuchawa, banalnie prosta rzecz i tak samo system multimedialny. Nie będę się na nim jakoś długo skupiał, bo nie ma to sensu, powiem tylko tyle, że to jest właśnie to, on jest mega prosty, tylko czasami to jest zarzut do pewnych systemów. Tutaj jest to wielka pochwała, bo dla klienta docelowego tego samochodu myślę, że to jest bardzo istotna rzecz. Wsiadam, mam 6 przycisków, w środku jeszcze jakieś 2 podmenu. Bardzo prosta rzecz, bardzo szybko zmieniam to, na czym mi zależy. To po prostu działa, działa szybko, co też jest ważne. Super. Jeszcze jedno trzeba powiedzieć o multimediach, a w zasadzie o zestawie audio. Całkiem dobrze to gra. A już na pewno lepiej niż można by się było spodziewać, także kolejne zaskoczenie na plus. Przypomnę, że jesteśmy na wartościach 50 paru tysięcy złotych albo 60, jak chcecie już to wszystko sobie wziąć. Kolejna rzecz, czemu Dacia potrafi zrobić takie proste patenty jak to? Ja już też o tym mówiłem w przypadku poprzednich modeli, ale to jest tak wygodna rzecz. Załóżmy, że ktoś nie korzysta z Android Auto, no bo jak korzysta, to to jest niepotrzebne. Ale jeśli macie wersję bez, czy po prostu z tego nie korzystacie, nie ma wygodniejszej rzeczy na telefon niż podczepić go tutaj. Wszystko widać idealnie, od razu z tyłu macie USB, czyli podpinacie sobie go do ładowania. Rewelacja. To jest patent, który każda marka powinna kopiować. Fabryczny uchwyt. Ile to może kosztować? A naprawdę genialna rzecz. Idźmy dalej, zegary. Znowu bardzo proste, bardzo czytelne. Świetną rzeczą jest to, że w przypadku wybrania wersji z gazem macie tą instalację fabryczną, czyli komputer będzie Wam pokazywał, jakie macie średnie spalanie gazu, ile na tym gazie jeszcze przejedziecie. To jest bardzo użyteczna funkcja i naprawdę bardzo duża zaleta instalacji fabrycznej. Możemy ją sobie tutaj też po lewej stronie kierownicy w bardzo wygodny sposób włączyć i wyłączyć. Komputer jest oczywiście bardzo prosty, tu jest znowu tylko kilka funkcji, nie spodziewajmy się nie wiadomo czego, ale ma prędkościomierz, co ja bardzo lubię i bardzo chwalę, bo mimo prostych, klasycznych, analogowych zegarów, jeśli mamy cyfrowy prędkościomierz, to to też jest duże ułatwienie. Ale ogólnie z tego zestawu przy wersji LPG najlepszą rzeczą jest to, że komputer pokazuje statystyki spalania gazu, czyli mega fajna sprawa. Nie mówiłem nic o wyglądzie, a trzeba powiedzieć parę słów, bo szczególnie ten przód z dziennymi LEDami to już naprawdę dzisiaj wygląda całkiem w porządku, przynajmniej moim zdaniem. I to jest też miejsce, w którym Dacia przeszła ogromną drogę na plus, bo na Sandero patrzy się już dzisiaj z pewną dozą przyjemności.
Także trzeba to docenić. Oczywiście nie jest możliwe, żeby taki samochód nie miał wad. On je oczywiście ma i przejdźmy sobie teraz do nich, bo myślę, że ktoś, kto szuka takiego samochodu, ja często mówiłem, że podejrzewam, że to może być osoba, która jeździła do tej pory samochodem używanym, miała może nawet, nie wiem, BMW, Audi, ale ono miało swoje lata, czy nie wiem, Passata, wszystko jedno, to nie musi być marka premium, ale ma dość tego, że samochód jej się psuje cały czas, chce kupić samochód nowy, nie ma 120 tysięcy, ma na przykład 60 i nie chce być skazana na mikroskopijny samochód, zastanawia się nad Dacią, ale się jej boi. No to teraz dwie rzeczy, które w tym samochodzie przeszkadzają mi najbardziej. Pierwsza, i ona jest do wyeliminowania dokładnie tym przyciskiem, czyli system start-stop, który w przypadku gazu działa w taki sposób, że kilka razy przez niego zgasł mi samochód, gdzieś tam powiedzmy stałem na światłach, próbowałem ruszyć i samochód, jeśli zgaśnie, nagle zmienia się światło, naciskacie sprzęgło, uruchamia się tak długo, bo to nawet nie chodzi o to, że coś tutaj wibruje, skacze, ale trwa to tak długo, że ja już naciskam gaz, puszczam sprzęgło, samochód gaśnie. Także to jest pierwsza rzecz, którą ja za każdym razem, bo trzeba to niestety powtórzyć za każdym razem, wyłączałem, czyli wyłączałem system start-stop, wsiadając do tego samochodu, bo on działa moim zdaniem bardzo słabo. Żeby nie być gołosłownym, zobaczcie, nie wiem, czy to się uda nagrać, czy coś usłyszycie, ale jak zgaśnie. I teraz posłuchajcie odpalenie. Nie wiem, czy się nagrało, ale słabe to jest. Ale jego można wyłączyć i to jest plus. Rzeczą, której wyłączyć nie można i ogólnie dla mnie największa wada tego samochodu to skrzynia. Ona jest na szczęście sześciobiegowa, co jest oczywiście jej dużą zaletą, ale niestety ona potrafi zahaczyć, ona jest dość głośna, ona ma coś takiego, że jak jadę teraz, odpuszczę gaz, to ona się po prostu rusza. To nie jest fajna skrzynia, nie jest to skrzynia przyjemna, tyle że nie jest ona tak zła, że nie wiem, zepsuje Wam każdą drogę, nie będziecie lubili jeździć tym samochodem przez tą skrzynię. Da się do niej przyzwyczaić, ale na pewno jest to dla mnie najsłabsza rzecz w tym aucie. Jest też oczywiście, można się tego spodziewać w trzycylindrowym silniku, coś takiego, że jak sobie staniecie gdzieś na światłach, czy ogólnie na postoju, to wibracje tej trzycylindrowej jednostki słychać i czuć. Słychać, czy to z zewnątrz, czy po prostu jak stoicie, jest to charakterystyczne cykanie, a czuć, bo tak jak mówię, te wibracje przenoszone są między innymi na kierownicę. Ale to jest do przeżycia, to nie jest nic strasznego. Jeśli boicie się też o jakość materiałów, to jest znowu rzecz, którą muszę Wam powiedzieć, Was uspokoić, bo ten przeskok, który dokonała Dacia, to jest coś niesamowitego. Naprawdę, te materiały, czy tutaj, one są naprawdę bardzo w porządku. Ten materiał, on się może Wam nie podobać, ale on jest miękki. On jest dużo fajniejszy niż jakaś połać twardego plastiku beznadziejnego. Tutaj ten przeskok jest niesamowity. Czuć oczywiście, że tutaj musiały być poczynione pewne oszczędności. No bo musiały być, tu nie ma cudów. Gdzieś tutaj na drzwiach czy niżej wiadomo, że będzie słychać i czuć, że to jest troszkę gorszy materiał. Gdzieś ta oszczędność musiała się znaleźć. Czy jak otwieracie, czy zamykacie drzwi, czy bagażnik, to trzaśnięcie. Będzie troszkę słychać, że te materiały nie są tak dobre, tak jak w markach droższych. Ale na szczęście to zostało zrobione w takich miejscach, w których to po prostu przeszkadza najmniej. Bardzo dobrze przemyślane. Idźmy znowu dalej. Jeśli zastanawiacie się nad układem jezdnym, no to tutaj mogę powiedzieć, że on jest. No i chyba tyle. Zawieszenie zostało zestrojone zdecydowanie miękko, stawia na komfort i on jest zachowany w bardzo dobrym stopniu. Tyle, że jak mamy jakieś poprzeczne nierówności, jakieś progi zwalniające, to samochód dość mocno podskakuje i tam jest dość głośno i to czuć, ale w takiej normalnej jeździe na co dzień zdecydowanie zawieszenie dla osób, które stawiają na komfort. To nie jest samochód, którym będziecie śmigać po zakrętach, ale wiadomo, że nie do tego ten samochód służy. Wyciszenie to też ciekawostka, to też kiedyś fatalna rzecz, jeśli chodzi o Dacie. Dzisiaj do 120 km na godzinę jest naprawdę bardzo znośnie tutaj. To, co słychać, najbardziej słychać, to uszczelki gdzieś tutaj na tej wysokości drzwi i faktycznie słychać ten szum powietrza. Przy prędkości autostradowej mimo szóstki robi się już dość głośno, ale to myślę, że tego można się spodziewać. Ale w takiej normalnej jeździe na co dzień gdzieś tam po mieście kompletnie nie słychać tego, żeby tu było jakoś za głośno. Nawet powiedziałbym, że jest spoko. A jak na 50 parę tysięcy, to jest bardzo spoko. No i kolejna mega istotna rzecz, czyli spalanie.
Ten silnik 90-konny, bo tu jest tak, jak jedziecie sobie na benzynce, macie 90 koni mechanicznych i 160 Nm maksymalnego momentu obrotowego, jak przełączycie na LPG, to tych koni macie 100 i 170 Nm. Przyspieszenie, bo jeszcze o tym chyba nie powiedziałem, katalogowo to 11,6 sekundy do setki. To nie brzmi dobrze, ale właśnie zanim może jeszcze przejdę do spalania, powiem o tym. To jest chyba najbardziej dynamiczne 100 koni mechanicznych, jakie ja w ogóle znam na rynku. Nie wiem, o co chodzi. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, patrząc na dane techniczne, czy może po prostu na te 11,6. Trzycylindrowy silnik, no mamy turbo, ale to jest nadal 100 koni. Ten samochód w kwestii dynamiki to jest jedno wielkie wow. Naprawdę nie umiem tego wytłumaczyć, ale nie wiem, czy jeździłem bardziej dynamicznym 100-konnym silnikiem w tej wielkości samochodzie. Sprawdźcie to, możecie mi nie wierzyć na słowo, może się ze mną nie zgodzicie, ale ciekawy jestem tego, co powiecie na ten temat. To jest naprawdę mega dynamiczny samochód. Jak na 100 koni oczywiście, jak na tę cenę. I to jest na pewno też bardzo duża zaleta, bo ja się też tego troszkę bałem. Jak widziałem 1.0 LPG, 100 koni, 3 cylindry, a to nawet nie tak, że to nie jest wada, że nie jest tak wolny, że jest dramat. To jest jego zaleta. Dynamika to jest zaleta tego samochodu. Przy założeniu, że wyłączymy start-stop i pominiemy jedynkę. Ja jakoś nie umiem się zgrać z tą jedynką, to mi się najmniej podoba w tym aucie. Ale ogólnie jak już jedziecie, przyspieszenia, wyprzedzania i tak dalej, zero problemu. Naprawdę mega dynamiczne 100 koni. No ale dobra, wróćmy, czy po prostu powiedzmy sobie o tym spalaniu. Ten silniczek w wersji benzynowej palił mi w mieście jakieś 7,5 litra, w wolniejszej trasie powiedzmy 6 litrów, na autostradzie gdzieś tam na szybkiej drodze to będzie koło 8. A jeśli chodzi o LPG, bo mówiłem o benzynie, jeśli chodzi o LPG, dorzućcie sobie do tych wszystkich wartości średnio 2 litry. Tak mi się zgrało, że w zasadzie czy to by była trasa, czy to by było miasto, on wszędzie gazu palił mi 2 litry więcej. Czyli powiedzmy w mieście, ja naprawdę dynamicznie jeździłem tym samochodem, spalał około 10 litrów gazu. I teraz tak, 1800 zł dopłaty do wersji benzynowej. Wcześniej to było mniej, dzisiaj z katalogu wynika, że jest to 1800. Ogólnie ja się też zacząłem troszkę nad tym zastanawiać. Jakiś czas temu oszczędności na gazie były ogromne. Dzisiaj, gdy benzyna kosztuje 6 zł, a gaz 3 zł, tak uśrednimy, to jest mega dużo, 3 zł za litr gazu, bo jeśli powiedzmy, niech spala te 10 litrów, to jest 30 zł za 100 km. A weźmy sobie dzisiejsze hybrydy, te najnowsze. One w mieście potrafią palić 5-6 litrów. Niech to będzie 6 litrów benzyny, to mamy 36 zł. Ta różnica znika, bo co to jest 6 zł? A czasem potrafią spalić mniej, powiedzmy 5 litrów, to wtedy tej różnicy nie ma wcale. Jeszcze dodajmy koszty utrzymania obsługi samochodu na gaz. Także, ale to jest temat na inny odcinek, bo jeśli weźmiemy sobie już samą, skupimy się po prostu na Sandero, tym benzynowym, czyli dorzucamy 2 litry gazu, 1800 zł, no to ogólnie uważam, że kupienie tego samochodu bez instalacji gazowej trochę bez sensu. Oczywiście każdy ma inne priorytety, ktoś może tego nie lubić, ale przełączania na gaz nie czuć w ogóle. Jeszcze dodam tyle, że jak macie, zatankujecie benzynę, zatankujecie gaz, to wasz zasięg jest dobrze ponad 1000 km. Oczywiście nie kupuje się gazu po to, żeby na benzynie jeździć, ale są różne sytuacje, gdzieś tam traficie na drogę, gdzie, nie wiem, 200 km nie ma stacji benzynowej, a wy macie 1200 zasięgu. To jest mega fajna rzecz. I uważam, że do LPG w 100% warto w tym samochodzie dopłacić. Szczególnie, że będziecie mieli na przykład wskazania fabryczne na komputerze spalania, zasięgu i tak dalej. Dla mnie, jeśli Sandero, to tylko z gazem. Chociaż ja gazu nigdy nie lubiłem. No i co wyłania się z mojej pogadanki? Dla mnie tyle, że ten przeskok, który Dacia dokonuje w ostatnich latach, porównywalny jest w zasadzie tylko z koreańskimi markami typu Kia, która na przestrzeni kilku lat naprawdę potrafiła nawet nie tyle dogonić, co przegonić wielu europejskich producentów. Zaczyna się to samo dziać z Dacią. Oczywiście to jest nadal jakościowo dużo gorszy samochód niż, nie wiem, chociażby ta wspomniana Kia, ale pamiętajmy o tym, że Kia kosztuje już tyle samo, co konkurenci. A cennik Daci może się kończyć na 60 tysiącach, nie zaczynać. I biorąc to pod uwagę, wcale nie ma się co dziwić, czemu ta marka ma tylu klientów. Nie bójcie się Daci dzisiaj. To jest marka, która wykonała kolosalny postęp. I chciałem sobie od dzisiaj wprowadzić też coś takiego, że zobaczymy, czy to się przyjmie, ale ja na koniec testu postaram się oceniać samochody, bo jestem ciekawy, na ile rozbieżne będą moje oceny do waszych. Skala od 0 do 10.
Oczywiście nie ma sensu, jeśli, nie wiem, dacie Mercedesowi jest klasa, nie wiem, 9, no to już dać i musicie dać 1, bo to nie tak działa. Oczywiście w moim jakby zamyśle oceniamy samochód w porównaniu do rywali, do ceny i tak dalej, ale jakby z sensem. I dla mnie ten samochód przez skrzynię, przez troszkę nijakie prowadzenie i dosłownie kilka rzeczy, które wymieniłem na minus, daje mu ocenę 8. I naprawdę to jest opinia osoby, która na takie samochody jak kiedyś Dacia miała uczulenie. A dziś wypada mi ten samochód w zasadzie praktycznie tylko chwalić. Napiszcie, jak Wy oceniacie ten model. Jestem mega ciekawy, czy nadal panuje takie przeświadczenie, że Dacia to nie, jeszcze długo nie. Czy może ktoś zetknął się z tym modelem, poda jakieś argumenty, a może właśnie na tak. Naprawdę przy tym modelu jestem Waszych opinii ciekawszy jeszcze bardziej niż przy jakichś poprzednich. Także moja ósemeczka, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało u Was. Na tym kończymy spotkanie z Sandero. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, bo będą kolejne ciekawe samochody. Także jeśli nie chcecie przegapić, kliknijcie ten mały dzwoneczek. Jak Wam się chce, to ocencie film, ale przede wszystkim napiszcie swoją ocenę. A ja żegnam się z Wami. Dzięki za dzisiaj. Cześć!